Hej, zapraszam Was dzisiaj na czat make-up w sylwestrowym klimacie, czyli co już taka trochę mała tradycja, tradycja od zeszłego roku, że w okolicach Sylwestra właśnie serwuję Wam czat make-up. Taka ciekawostka, w zeszłym roku ten czat make-up, który się pojawił 30 grudnia, filmowany był w Wigilię. Dzisiaj akurat Wigilii nie ma i jeszcze pojutrze będzie, ale dzisiaj właśnie jakby przygotowuję dla Was ten filmik, który Wy obejrzycie w środę, czyli drugiego dnia świąt. Także mam nadzieję, że jesteście już objedzone, wybawione, jakby zrelaksowane obecnością w ciepłym, rodzinnym gronie. Przynajmniej taką mam nadzieję. A my dzisiaj się pobawimy trochę makijażem. Przygotowałam garść ciekawostek, garść nowego makijażu i Wy jeszcze dzisiaj, kiedy ja to kręcę, pomagałyście mi na Instastory, na Instagramie wybierać między dwoma podkładami, pudrami i tak dalej, bo miałam po prostu dylemat. Także większością głosów powybierałyście, czym dzisiaj się będę malować. Mam nadzieję, że wyjdzie dzisiaj z tego taki bardziej wieczorowy, ciemniejszy makijaż. Mam ochotę się trochę wyżyć makijażowo, także weźcie sobie coś do picia, bo to pewnie będzie długi filmik. I zapraszam do oglądania dalej. Zaczynamy od podkładu i tutaj przegłosowałyście znaczną większością, że chcecie, żebym przetestowała ten nowy, no już nie aż taki najnowszy, ale jeszcze dalej nowy podkład z Makeup Revolution, czyli Conceal and Define. To jest ten sam podkład, który z tej samej serii ma korektor, który jest taki znany, który też ja bardzo lubię. Drugim podkładem do wyboru był ten z Becky, który ma być niby delikatnym podkładem, tak naprawdę delikatny nie jest, bo go testowałam w drogerii, była bardzo zdziwiona jego kryciem. No ale dobra, dzisiaj przetestujemy sobie ten. No użyczę tylko krem pod oczy i przechodzimy do aplikacji. Przygotowałam sobie dwa kolory F8 i F6 i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. To jest w ogóle podkład, który wygląda jak wielki korektor, bo właśnie ma taki wielgachny aplikator. Oj nie, to będzie to ciemne. Czyli już jestem bardziej F6. Ale to już niech będzie zaraz, to wszystko mi się zrówna. O, zdecydowanie. F6 to ja. Ja nie przepadam z takimi podkładami. Taki sam aplikator ma ten podkład z Revlonu. Taki, wiecie, ten lekko kryjący. Tylko właśnie nie lubię takich sposobów aplikacji podkładu, bo te aplikatory strasznie dużo podkładu wyciągają i po prostu robiąc ten ruch często coś się wylewa i to samo właśnie zauważyłam przy tym podkładzie z Rimmela, który on tam bardzo lubię, ale niestety w ogóle chyba za dużo go nakładam. Już trochę mnie poniosło. I rozblenduję ten podkład gąbką z Mulaka. Bardzo tę gąbkę lubię. Jest mięciutka. I ma taki skos w sobie, który się fajnie nadaje do bakingu na przykład. A ten podkład już raz mi się udało nosić na twarzy. Jest naprawdę bardzo lekki i mocno kryjący, tylko że ja go nosiłam tak, wiecie, 3 godzinki, bo go nałożyłam właściwie wieczorem, jak musiałam na chwilę wyjść, więc nie był to jakiś tam super rzetelny, trwały test. Ale to pierwsze wrażenie tych 3 godzin było jak najbardziej pozytywne, no bo jest właśnie lekki, ale dość mocno kryjący, powiedziałam. Może nie jest to jakieś super mocne full krycie, ale takie no średnie plus zdecydowanie, bo przy tej swojej wodnistej konsystencji naprawdę sporo rzeczy kryje. Wydawałoby się, że będzie miał mniejsze krycie, a proszę bardzo, zobaczcie, jak bardzo to ładnie wygląda. Jeszcze dzisiaj mam golf, więc nawet jeżeli ten podkład nie jest w 100% dobrany, to ujdzie mi to na sucho. Ale patrzcie, dwie minuty blendowania i podkład jest już równiutko nałożony, bez żadnych smug. No tu jeszcze muszę trochę go dopracować w tych załamaniach, których nie mogę dopracować w momencie, kiedy mówię. Ale ogólnie naprawdę szybko się z nim pracuje. No może minimalnie ten podkład jest na mnie za jasny w tym momencie, bo szyję mam, widzicie, troszeczkę ciemniejszą, ale no mówię, ujdzie mi to dzisiaj na sucho, nikt się nie będzie przyglądał, nie będzie porównywał tego z dekoltem. Dodatkowo cieszę się, że wybrałam ten jaśniejszy kolor, bo chcę przetestować też korektor z Hean, a mam tylko jeden odcień i on jest dość jasny, więc nawet jeżeli, wiecie, on się okaże zbyt jasny, to mogę jakoś to zrównoważyć, kiedy nie muszę pokrywać tym samym odcieniem dekoltu, więc w tym momencie myślę, że jest ok. Zresztą jeszcze przyjdzie do bronzer i tak dalej, więc na odcień możemy w tym momencie lekko przymknąć oko, aż tak się go nie czepiać, ale wygląd na skórze jest boski. Naprawdę bardzo ładnie, zwłaszcza na czole mi się podoba, jak on wygląda.
po prostu wow. Jedna warstwa przykrywa wszystko. No może nie jakaś super cienka warstwa, ale jednak. Nie muszę niczego dokładać. Tak naprawdę nawet przebarwienia gdzieś na policzkach są w większej mierze przykryte, tylko tutaj został jeden mały dynksik do zakrycia. No ale to zostawię na sam koniec. Uwielbiam ten moment, kiedy mam nałożony tylko sam podkład i te cienie pod oczami wtedy są na pierwszym planie. Jest po prostu taki urodzony zombiak. Dobra, przejdziemy do tego korektora. To jest Hehan Camouflage Concealer Pro Contour. I to jest odcień, czy to ma jakiś odcień? 61 Vanilla. Ale znalazłam go gdzieś, wiecie, w produktach do przetestowania. Nawet nie wiem... Kwiecień może być całkiem spoko. Nawet nie wiem, czego się po nim spodziewać tak naprawdę. Mam nadzieję, że kolor będzie ok. Zresztą zaraz go nałożę jeszcze na środku twarzy. To jest taki, wiecie, sposób, gdyby korektor, który nakładacie po to, czy okazał się w złym odcieniu, czy za jasny, czy za żółty, czy obojętnie jakiś po prostu za, to zawsze właśnie nałożenie tego samego korektora na środku twarzy trochę ten makijaż ratuje, także nie trzeba wszystkiego zmywać i nakładać od nowa, bo ten sam kolor po prostu się powtarza wszędzie na twarzy. No trochę żółty ten korektor, więc bez nakładania tutaj się nie obędzie na środku twarzy. Trochę się boję nakładać ten korektor na czoło, bo bardzo mi się podoba, jak ten podkład na czole wygląda, więc boję się, żeby sobie tutaj czegoś nie popsuć, ale nie mam wyjścia, bo korektor jest bardzo jasny i żółty, nawet jeżeli trochę oksyduje i będzie ciemniejszy, to i tak żółty będzie dalej, więc jakby ten odcień żółtości muszę kontynuować na reszcie twarzy. Ale wszystko się ładnie rozblendowało na czole, okej, okay, luzik. No i korektor, powiem Wam szczerze, że ma dość mocne krycie, tutaj trochę za dużo, ma dość mocne krycie, bo tak może nie w 100, ale w 90% te cienie pod oczami mam zakryte. To Wy uznacie znowu za moje czepianie się, ale naprawdę w tych kwestiach musicie mi wierzyć, bo ja widzę to na żywo, a pewne rzeczy kamera niestety idealizuje. Jak na taki tańszy korektor, powiedzmy, drogeryjny, no nie wiem, Hehan, nie, Hehan jest dostępny w Hebe. Jak na korektor drogeryjny, to naprawdę w płynnej konsystencji ma naprawdę mocne krycie. Ja bym go porównała do tego korektora Maybelline, którym jestem w stanie zakryć też moje cienie pod oczami. Albo ten jakiś jeszcze płynny jest z drogerii, fajny. Chyba nie, no bo jeszcze pozostałe mocno kryjące to będzie Vibo i Hebel, ale to już są takie bardziej kremowe, takie wiecie, w stałej konsystencji. No dobra, utrwalę korektor pod oczami jakimś zaufanym pudrem, bo mam też fajny puder, który się obiecująco zapowiada właśnie pod oczy. Jest to Mulak, puder sypki, bo jest taki delikatny i rozświetlający, ale nie mogę go przetestować z nowym korektorem, bo jak zawsze, jak już wiecie, nie będę wiedziała, co nawaliło, gdyby coś się potoczyło nie tak, nie po mojej myśli, więc przypudruję przypudruję tylko obszar pod oczami zaufanym pudrem i przejdziemy do pudrowania całej twarzy. Korektor pod oczami utrwalony, utrwaliłam go pudrem La Mer i to jest korektor, który dość mocno, dość szybko zbiera się w zmarszczkach, więc tuż przed przypudrowaniem musiałam znowu tutaj wszystko rozprasować, bo miałam wszystko pozbierane, ale myślę, że efekt końcowy jest ok, jakby... Myślę, że w kamerze wygląda to, jakbym miała wszystkie cienie zakryte i tego się trzymajmy. Czas przypudrować resztę twarzy, bo już powoli tutaj podkład zaczyna wchodzić w linię uśmiechu. I między pudrami sypkimi również głosowaliście. Głosowaliście między Diorem a Lovely. Mega przestrzał cenowy, ale w końcu, jak widzicie, Lovely wygrało. Także użyjemy sobie też nowości. To jest Lovely Cooking Time Loose Powder i jest napisane, że jest to puder sypki transparentny do bakingu i użyję go na czoło, a do reszty twarzy użyję właśnie tego pudru z Mulaka. On jest dostępny w dwóch kolorach, w żółtym i w takim białym, czyli transparentnym. I chyba tego transparentnego użyję, bo się boję, że zażółcę sobie całą twarz, a czoło będę miała innego koloru. Kiedy indziej będę musiała go przetestować też pod oczy, bo naprawdę zostawia taki obiecujący blask. A ten wydaje się być troszeczkę bardziej matowy, więc może akurat na czoło się sprawdzi. I skoro baking time, no to let's bake!
Właściwie to ten puder z Lovely ma taki w sobie delikatnie żółty kolor, no ale już trudno, wyjęłam ten beżowy, to ten beżowy, właściwie biały z mulaka użyjemy. Będę zagruntowana na amen. I usunę nadmiar tego pudru takim luźnym pędzlem. To jest limitowana edycja pędzla Real Techniques. A wygląda jak Vibo, prawda? No nie jest to do końca moja estetyka, ale też sobie przygotowałam pędzle, które ostatnio podostawałam w paczkach i też dzisiaj ich spróbuję użyć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No to jest syntetyczne włosie, bardzo luźne, więc on tylko lekko omiata skórę. Do czoła będę potrzebowała innego pędzla, bo on zbyt luźno tą skórę właśnie dotyka, za bardzo ją omiata, a tutaj chcę się pozbyć jakby większej ilości tego pudru, więc muszę go trochę jakby pozdrapywać ze skóry bardziej zbitym włosiem, więc zaraz sobie coś wymyślę, ale ogólnie jakbyście chciały tylko w taki sposób ledwo co pudrować cerę, no to byłby dla Was idealny. No dobra, słuchajcie, usunę nadmiar tego pudru z czoła, zrobię brwi, bo tutaj nic nowego nie mam i przechodzimy do makijażu twarzy, bo tutaj znowu wybieraliście i bardzo mi pomogliście, bo zapytałam Was, czy chcecie, żebym przetestowała nową paletę Too Faced, czy tą składaną z nowych cieni Vibo i tak zagłosowaliście. Tak. 50 na 50. Dzięki za pomoc. Także ja teraz tutaj muszę wybrać i wybieram paletę Too Faced, bo ostatnio bardzo dużo widziałam tutoriali z tą paletą Vibo i ona rzeczywiście bardzo ciekawie wygląda i te cienie są obiecujące, ale mam ochotę pobawić się tą paletką, która po prostu wygląda przepięknie. No zobaczcie, mamy tutaj maty, mamy perły, mamy też cienie brokatowe, foliowe, no jest cudowna. I ogólnie bardzo ładnie wygląda. To jest tak, wiecie, taka szkatułka jakby, no nie wiem, robi też wrażenie. Nie ma aplikatora, także naprawdę bardzo mi się podoba wizualnie i jest też matowy beż, także wiadomo, że jest dobrze. Zaczynamy oczywiście od korektora Collection Lasting Perfection. I już tutaj mi się kończy, więc muszę go trochę, tak wiecie, na siłę z tego opakowania powyciągać. No i jedziemy z tematem. I spróbuję się tutaj posłużyć jak największą ilością tych pędzelków z Nabli. To jest taka edycja limitowana, to są takie malutkie pędzelki z krótkimi trzonkami. Zaczynam od matowego beżu, to jest cień, który się nazywa It's Designer. Teraz dopiero jak się zaczęłam malować, to widzę, że właściwie słyszę, że ta moja bluzka bardzo hałasuje. Także bardzo Was przepraszam za te szumy. Staram się nie dotykać ramionami do reszty tułowia, ale no niestety niektórych rzeczy już nie przeskoczę. Na pewno jest to ostatni raz, kiedy ją założyłam. Ja bym zrobiła tutaj takie bardzo ciemne smoki, może nawet z czarną linią wodną. Słuchajcie, szaleństwo. Wiem, że nigdy nie robię czarnej linii wodnej, bo po prostu się nie lubię. Mam wrażenie, że to w ogóle, mimo nawet dużego roztarcia tego cienia na dolnej powiece, i tak mi to zmniejsza oczy, przez to, że mam oczy głęboko osadzone, więc też jakoś super ciemny makijaż nie do końca dobrze na mnie wygląda. Jeszcze uchodzi mi to mniej więcej na sucho w takim, wiecie, mocnym oświetleniu, które mi tutaj świeci na wprost, ale w takim normalnym oświetleniu, gdybym poszła na imprezę z takim super mocnym makijażem, to ja bym po prostu miała oczy węgielki. Po prostu, wiecie, jakby słońce, światło padające z góry, głęboko osadzone oczy oznacza, że to je wszystko jest czarne i nic nie widać, więc jakby nie dodaje mi to po prostu urody, wręcz mi ją zabiera, więc to jest bardziej dla mojego poeksperymentowania albo pokazania Wam makijażu, ale no właśnie, też mnie pytacie, prosicie, żebym zrobiła typowe smoki z czarnym cieniem w roli głównej. I okej, to jest do zrobienia, ale to będzie źle wyglądało na moich oczach. I ja to od razu wiem, bo co z tego, że ja Wam pokażę przepiękny makijaż z czernią, gdzie ja będę w nim wyglądać słabo i Wy będziecie myślały, że po prostu w takim makijażu się wygląda słabo. Gdzie to nie jest prawda, bo na przykład opadająca powieka wyglądałaby przepięknie z wyraźną czernią, na przykład w zewnętrznym kąciku. Ja? Nie do końca. Chciałabym teraz przejść do bardzo ciemnych cieni w zewnętrznym kąciku i trochę się tego boję, bo nie wiem, jak się z nimi będzie pracować. Więc sobie zrobię taką obsypkę tutaj z tego pudru Mulak. Przy okazji taki jakby go przetestujemy pod oczami. Bo z tego, co widzę na twarzy... Oj, teraz wszędzie lata puder.
tego, co widzę na całej twarzy, on ma w sobie taki delikatny satynowy blask, który nie jest 100% matowy i mi się bardzo podoba, więc może tutaj też się sprawdzi. Wiadomo, jakby to nie jest baking, ani to nie jest utrwalanie korektora pod oczami, więc za dużo tutaj efektu pudru nie zobaczę, ale przynajmniej mi to pozwoli uchronić obszar pod oczami przed ciemnym osypem. I jedziemy z ciemnym brązem w kolorze That's Rich. A Maksia się przewraca w pudełku z siankiem. I jak zawsze nam hałasuje w tle. Wow. No to jest napigmentowany cień. No to jest taki bardzo, bardzo ciemny, matowy brąz, który jest no już muskający o czarny kolor, naprawdę bardzo ciemny, ale przy tej swojej intensywnej pigmentacji ledwo co się tylko osypał. Właściwie myślę, że nawet dobrze by ten obszar pod oczami wyglądał bez tego osypanego pudru, także jestem pod wrażeniem. W tej palecie jest taka czerń z zielono-niebieskim brokatem i on się nazywa Coal Under Pressure i on też przepięknie wygląda. Zobaczmy, jakby to wyglądało, jakbyśmy dołożyli jeszcze trochę tej czerni w sam zewnętrzny kącik, ale wiecie, to za chwilę. Myślę, że lepiej to będzie wyglądało, jeżeli najpierw nałożę brokat na środek powieki, a później przy głębie dodam głębi w zewnętrznym kąciku i chyba nałożę tutaj ten przepiękny różowy brokat. To jest prasowany brokat, który cudownie się nabiera na palec. W momencie, kiedy próbujemy robić swatcha, to już tak różowo to nie wygląda. Więc muszę tutaj posłużyć bazą pod brokaty z Too Faced albo z NYX'a. Zobaczymy, co pierwszy mi pod rękę wejdzie. Ale jak nałożę ten brokat, to dopiero przyciemnię sobie zewnętrzny kącik. No to niech będzie klasyka gatunku, czyli NYX Glitter Primer. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz miałam brokat na powiekach. Musiało to być jakieś wieki temu. Jak mam być szczera, to jest okej, ale żeby to jakiś pisk u mnie wywołało, to no nie powiem. Raczej nie. Chyba już bardziej mi się podoba, jak wyglądają na powiece i jak błyszczą turbopigmenty. Chyba mi się tutaj nawet krzywo przykleił ten brokat. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale chyba coś takiego się zadziało. Rozblenduję powyżej załamania kolor Fancy That, ale to jest zdecydowanie za duży pędzel. No jestem trochę na siebie zła, bo tutaj z tej strony bawię się tylko samymi matami i zobaczcie, jak bosko się rozcierają. Po prostu można je blendować i blendować i ten makijaż po prostu się nie kończy. Naprawdę matowe cienie w tej palecie są rewelacyjne. A na tym oku mam wrażenie, że ten brokat po prostu kompletnie zniszczy mi ten makijaż i mi się to nie podoba. Nie podoba mi się, jak ten brokat wygląda. Jak zamknę oko, nawet jeśli nie naciągam powieki, tylko po prostu je zamknę, to widzę prześwity w tym brokacie. Nie podoba mi się to. Dobra, trudno już. Rzekło się, właściwie przykleiło się, więc też na prawym oku muszę ten brokat przykleić i spróbuję ten zewnętrzny kącik właśnie przyciemnić jeszcze tym czarnym. To spróbujmy z tą czernią. Gorzej nie będzie, nie? No i maty są po prostu boskie. Dalej to utrzymuję. Zobaczcie, one się po prostu budują bezbłędnie. Mistrzostwo świata. Jedne z lepszych, z jakimi mi się pracowało. To jest kompletnie inna jakość matów od tych, do których mnie Too Faced przyzwyczaiło. One są takie bardzo plastyczne, bardzo satynowe. Dają się budować jeden na drugim. Nie są w ogóle nie są suche. Zostawiają wręcz taki delikatny blask w momencie, kiedy wpracujemy je w skórę. No jestem zakochana, naprawdę, wow. Oczy skończone i przykleiłam sobie absurdalnie wielkie sztuczne rzęsy, nie bez powodu, bo ten brokat to jest totalne fiasko. Okazuje się, że on po prostu migruje po całej powiece i teraz jest wszędzie pozbierany w załamaniach, wygląda koszmarnie. Ale teraz nie mogę go zdjąć, nie mogę go też niczym przykryć, więc postanowiłam, że po prostu zasłonię go rzęsami. Także wszystko w tej palecie jest rewelacyjne, po prostu maty są boskie. Perłowy cień, który mam wewnętrznym kąciku, to jest ten taki opalizujący, też jest bardzo ładny. Natomiast ten brokat, chciałabym powiedzieć te brokaty, ale używałam tylko jednego brokatu, tak na dobrą sprawę, tylko tego różowego, jest kompletnym nieporozumieniem, bo przyklejałam go na bazę z NYX'a, która jest cementem na tego typu rzeczy, na brokaty, na pigmenty i po prostu nic, absolutnie nic nigdy się nie rusza na tej bazie.
oprócz brokatów z palety Too Faced. Także teoretycznie chyba powinno się na urycie same na powiekę, ale one wtedy transferują się strasznie krzywo i... Hej, tu Maxi edytująca film. Właśnie zauważyłam, że na opakowaniu palety z drugiej strony napisane jest, żeby przygotować powieki nakładając glitter glue i do najlepszych rezultatów nałożyć dopracowane brokaty palcem. Także niestety nawet aplikując brokat według poleceń producenta, one do końca nie działają. No dobra, nieważne, oczy skończone. Przejdźmy do bronzera i bronzer mam tutaj z Ecocery. Jeszcze dzisiaj dostałam przesyłkę właśnie z tym bronzerem. To jest naturalny bronzer, tutaj mam jeszcze opakowanie po nim. Wegański, hipoalergiczny, naturalny bronzer. To produkt na bazie ekstraktu z łupin orzecha włoskiego, wzbogacony z olejem nasion słonecznika i wosku karnauba. Bogaty w witaminy i pigmenty naturalne, zapach białej herbaty. Coś, czymś to pachnie, ale czym, nie mam pojęcia, nie wiem jak pachnie biała herbata i mam jeszcze trochę pozostałości kataru, więc mój zapach może nie być najlepszym na świecie. Kolor ciekawy, zapowiada się ładnie. A rozetrę jeszcze krawędzie bronzera tym dużym pędzlem. Bronzer jest zdecydowanie w ciepłym odcieniu, ale to jest bardzo ładny kolor, taki zdrowy, taki wiecie, ocieplający. Ale nie pomarańczowy, podoba mi się. Też bardzo łatwo się rozciera. Chociaż ja ostatnio mam obsesję na punkcie tego bronzera z Belle i cały czas go katuję. Ale ten też jest naprawdę śliczny. Z Ecocery z tej samej serii są jeszcze trzy różne bronzery, ale to są tak naprawdę rozświetlacze. One są nazwane bronzerami, ale mnie to bardzo dziwi, bo to wygląda w ten sposób. Jak dla mnie to jest po prostu rozświetlacz i one są wszystkie dość ciemne, bardzo ładnie się błyszczą, ale są dość ciemne, więc powiedziałabym, że bardziej niż sam bronzer to jest to taki może topper dla bronzera albo właśnie ciemny rozświetlacz. Natomiast na wykończenie mają bardzo ładne, to trzeba im przyznać. Sam bronzer bardzo mi się podoba. No i przechodzimy do rozświetlacza. I tutaj też głosowaliście, wybieraliście pomiędzy rozświetlaczem z Pupy, a z Pure Cosmetics. I koniec końców małą przewagą wygrał ten drugi, albo właściwie ten pierwszy. Ta paletka z Pure też bardzo ładnie wygląda i jej na pewno jeszcze będę używać. No ale ten rozświetlacz też jest boski. I to jest najlepsze, bo ja go kupiłam w Douglasie, a później następnego dnia dostałam paczkę PR-ową z tym samym rozświetlaczem, także ja jednak wyprzedzam cały PR, więc jeżeli ktoś dalej miał wątpliwości, czy wysyłane paczki PR w jakikolwiek sposób wpływają na moje zdanie, no nie bardzo, bo bardzo często ja sama kupuję, a później i tak dostaję to w paczce, więc jakby podwójnie, ale nie ma to najmniejszego znaczenia, czy coś kupię, czy dostanę. I jedziemy z tym rozświetlaczem. To jest odcień 002. No piękny jest. Już w opakowaniu wygląda przepięknie, ta po prostu faktura sama z siebie robi wrażenie. No jestem teraz gotowa nałożyć sobie pół kilo rozświetlacza na twarz, byle by odwrócić uwagę od makijażu oczu, który wyszedł tak sobie średnio na jeża. Na usta nałożę nową pomadkę z Nubli, to jest odcień Romanticized. Wydaje się być ładnym nudziakiem. O, bardzo ładny. Przez chwilę myślałam, że może będzie za jasny, ale nie, jest przepiękny, idealny. O wow, kolor tej pomadki jest boski. Naprawdę, przerósł moje największe oczekiwania, naprawdę piękny. Na pewno jeszcze będę go używać, ale nałożę jeszcze na wierzch błyszczyk, żeby trochę dorównały usta blaskiem z oczami, albo może nadrobiły, bo blask na oczach nie jest taki, jak powinien. I tutaj też głosowaliście między dwoma błyszczykami, między czym? Między Nublą a Too Faced właśnie, bo też z tej kolekcji Pretty Rich wyszły błyszczyki. Tutaj mam taki przepiękny, opalizujący na złoto i na różowo i na brzoskwiniowo. I to jest błyszczyk o nazwie Sunset Crush. Och, i nałożę go na środek ust.
I to dodało takiego różowego blasku ustom. Bardzo mi się to podoba. No dobra, tak wygląda skończony makijaż. Oddalę Was trochę i zrobimy sobie szybkie podsumowanie. Zapomniałam jeszcze wytuszować dolne rzęsy, także już to zrobiłam. I tak wygląda skończony makijaż. Ale nie zwracajcie zbyt dużej uwagi na makijaż oczu, bo jest tragiczny. Po prostu ten brokat wszystko zniszczył. I tego się już nie da naprawić, więc ja się nie mogę doczekać, aż po prostu teraz to zmyję i mam nadzieję, że tak nie będzie wyglądał mój makijaż sylwestrowy. Także dobrze, że teraz testuję tę paletkę, bo jakbym przetestowała ten brokat, niczego złego nie oczekując w dniu sylwestra, tym się zdenerwowała nieźle, bo bym musiała wszystko zmywać, zaczynać od nowa. Także zacznijmy sobie szybkie podsumowanie. Jeżeli chodzi o podkład, to jak patrzę też teraz na niego z bliska po tak, nie wiem, no, dwóch, kilku godzinach noszenia, to dalej wygląda bardzo ładnie i też ładnie przyjmuje wszystko, co się na niego nakłada, czyli właśnie puder, bronzer, oświetlacz. Wszystko bardzo ładnie się rozciera. Także tutaj jakby potwierdzają moje takie same pierwsze wrażenie, jakie miałam, kiedy nosiłam go ostatnio, ale jeszcze nie przetestowałam go, tak wiecie, przez cały celutki dzień, więc dalej potraktujemy to jako pierwsze wrażenia. Natomiast te kolory mi się podobają. Zarówno F8, jak i F6 są takimi bardziej żółtymi kolorami i ja chyba rzeczywiście w tym momencie jestem tak pomiędzy, więc będę musiała zmieszać oba odcienie, żeby to przetestować cały dzień, ale no mówię, formuła w tym momencie mi się podoba. Ten korektor też naprawdę bardzo ładnie wygląda, wiecie? Może nie jest to mój ulubiony korektor, bo jednak trochę trzeba się z nim nagimnastykować, w sensie ja muszę dobudować to krycie jeszcze w dolinie łez, żeby przykrył moje cienie, ale jak nawet korektor drogeryjny, to daje radę. Jeżeli chodzi o puder z Lovely, ten baking powder, tak? Baking? Nie. Cooking Time. To wygląda okej. Okay. Nie, wygląda ładnie. Jest jakby w porządku. Ten korektor, nie, ani podkład, ani korektor, tylko puder sypki z Mulaka. No powiem Wam, że bardzo dobrze się zapowiada, bo jak zrobiłam sobie tą obsypkę pod okiem i usunęłam nadmiar, to jeszcze jak nie usunęłam wszystkiego, to został mi taki właśnie blask, więc jutro koniecznie będę musiała przetestować ten puder, normalnie utrwalając mój znany i zaufany korektor pod oczami, bo no, już się nie mogę do mnie doczekać, bo przebieram nóżkami. Co tutaj jeszcze było testowane? No właśnie ta paletka. Jeżeli chodzi o maty, są boskie, są naprawdę, ale jest cała brudna, są po prostu boskie, są jak masełko, rozcierają się po prostu absolutnie bezproblemowo, mocno napigmentowane, rewelacja, budują się jedne na drugie, brokaty ładnie wyglądają w paletce, ja bym już ich nie dotykała nigdy w życiu. Chyba, że chcecie mieć to, co ja mam teraz na powiece, czyli dosłownie pozbierany brokat na wszystkich załamaniach, bym miała dosłownie tłuste powieki, a użyłam cementowej bazy pod brokat, więc jest to jedno wielkie rozczarowanie, jeżeli o brokaty chodzi, ale maty na pewno będą jeszcze w użyciu, bo są po prostu rewelacyjne. Bronzer z Ekocery Peru, bronzer mi się podoba. Jak dla mnie jest bardzo ładny. Oczywiście taki bardziej może ciepły odcień, ale dalej ładnie to wygląda. Tutaj nie ma dziur, tylko to są moje włoski, moje baczki. Natomiast rozciera się sam bezproblemowo. Bardzo ładnie mi się z nim pracowało. A jeszcze jak masz dodatkowe, wiecie, benefity, jakieś tam wyciągi, olejki i tak dalej, no to nic tylko plus. Rozświetlacz też bardzo ładny. Może taki dość złoty, więc jeżeli jesteście bledsze ode mnie, to może się u Was już odznaczać ten złoty kolor. Ale wiem, że były jeszcze dwa kolory. Jeden taki chyba biały, opalizujący na różowo, mi się wydaje. I jeszcze ciemniejsze, także jakby to możecie dobrać je do siebie. No a odcień pomadki jest boski, naprawdę. Czasami jak te kolory pomadek, wiecie, w opakowaniu się wydają fajnie nudziakowe, to u mnie często są za jasne i wyglądają nie do końca twarzowo, a to jest przepiękny odcień, naprawdę boski, na pewno jeszcze będę go używać. I też w połączeniu z tym błyszczykiem wyglądają świetnie, bo ten błyszczyk dodał takiego różowego blasku tym ustom, a on ma bardzo dużo drobinek w środku i takie refleksy robi
Podoba mi się, ogólnie ten miks na ustach podoba mi się bardzo. Oczywiście wszystkie informacje na temat kosmetyków, których dzisiaj użyłam, znajdują się w opisie pod filmem. Tam są też informacje na temat mojej bluzki czy paznokci, także tam jest pełen zestaw. Oczywiście dziękuję Wam też za udział w głosowaniu na Insta Story, bardzo mi to ułatwiło wybór. Przynajmniej wiem, że użyłam to, co Wy chciałyście zobaczyć. Oczywiście zachęcam Was też do subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami, a dwa filmiki tygodniowo zawsze się pojawiają. I my się w tym tygodniu jeszcze widzimy w sobotę właśnie, także to nie jest ostatni filmik w tym roku, spokojnie jeszcze się raz będziemy widzieć. Koniecznie dajcie mi znać, jak planujecie, żeby wyglądały Wasze makijaże sylwestrowe. Czy będziecie miały czas, żeby się trochę pobawić z tym makijażem i coś wyczarujecie, czy jednak będzie to szybka akcja i jakikolwiek, nie wiem, jakikolwiek wyraźny kolor na ustach już będzie sukcesem. Także dajcie znać ogólnie, jak to będzie u Was wyglądało. Ja mam domówkę, ale będziemy się stroić, wszystkie dziewczyny, więc już się nie mogę doczekać. Jeśli się Wam ten filmik spodobał, proszę Was o zostawienie kciuka do góry. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!